Czy wiesz, z jakim miastem w Holandii Iława współpracuje? Nie mam pojęcia. A z czym kojarzy się tobie nazwa Tolen? Tolen? Nie wiem w sumie. Tolen? Na tą chwilę z niczym chyba, tak dokładnie. Tolen? Nie wiem dokładnie. Z jakimi miastami partnerskimi współpracuje Iława? Herrenwort. Garstein. Tolen. Z którym najdłużej? Tolen. A ile lat? 15. 20? 30. 30. Czy wiecie, z jakim miastem partnerskim Iława najdłużej współpracuje? Z Tolen? Tak, dobrze. Gratuluję. Czy wiesz, od którego roku Iława współpracuje z Tolen? Nie mam pojęcia. A czy wiesz, z jakim miastem w Holandii Iława współpracuje? Z Tolen. Tak, dobrze. Gratuluję. Czym kojarzy ci się nazwa Tolen? Z miastem. No dobrze, a wiesz, w jakim kraju znajduje się to miasto? W Polsce. Nie, ale jest to miasto partnerskie Iławy. I czy wiesz, w jakim właśnie kraju się znajduje? W Hiszpanii. Nie, ale też na H się zaczyna. Holandia. Bardzo dobrze, gratuluję. Wygrywasz mikser. Climbing the main stairs, we noticed large emblems, which turned out to be coats of arms of Iława's partner cities. In addition to the coat of arms of Tolen, there are the coats of arms of other partner cities, Herborn in Germany and Garstein in Lithuania. Heading towards the session hall, we noticed photographs of representatives from the authorities of Tolen and other cities who visited our city and were awarded the title of Honorary Citizens of Iława. Among them are Henk van den Murnik, Willem Noyes, Ger van de Walde de Wilde and Simon Ninko. Going on, we saw flags and documents framed on the walls. We learned that these are agreements on partnership and cooperation signed between our cities. While exploring the town hall, we discovered another room dedicated to the history of Iława's cooperation with its partner cities. On one of the walls hangs a portrait of the King and Queen of the Netherlands, along with many souvenirs from the visits of Tolen residents to our city. Szanowna Pani Burmistrz, droga Marlen, Szanowni Radni i mieszkańcy Tolen. 6 lipca 1994 roku przedstawiciele naszych miast, ówcześni włodarze, podpisali umowę o partnerstwie między Iławą a Tolen. Zapewne nikt wtedy nie przypuszczał, jak rozwinie się ta współpraca i co wydarzy się w kolejnych latach. Dziś, w roku wspaniałego jubileuszu 30-lecia naszego partnerstwa, chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować w imieniu swoim, wszystkich poprzednich władz miasta, burmistrzów i radnych, a przede wszystkim w imieniu naszych mieszkańców. Dziękuję Wam za możliwość poznania Waszych zwyczajów i tradycji. Dziękuję za wymianę doświadczeń, wiedzy oraz okazane wsparcie. Jestem przekonany, że to wszystko, co wydarzyło się na przestrzeni tych 30 lat, umocniło naszą przyjaźń, nasze partnerstwo i pokój w Europie, który w obliczu wojny u naszego sąsiada zyskuje jeszcze bardziej na znaczeniu. Jestem przekonany, że w kolejnych latach nasza współpraca i przyjaźń będą kontynuowane oraz rozwijane z jeszcze większym zaangażowaniem nie tylko dla nas, ale także dla przyszłych pokoleń. Kluczowe znaczenie w tym względzie będzie miała nasza młodzież, która za kilka lub kilkanaście lat przejmie po nas obowiązki. To właśnie młodzi ludzie będą wyznaczali kierunki rozwoju i współpracy. Będą oni odpowiedzialni także za pokój w Europie, dlatego ich rola jest tak istotna w naszym partnerstwie.
Dzięki naszej współpracy z nadzieją patrzą w przyszłość. Dlatego też zarówno mieszkańcom Tolem, jak i Iławy życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia i innowacyjnych pomysłów. Do zobaczenia w Iławie lub w Tolem.